Dzień dobry, Agnieszka Sierocińska, to jest cotygodniowy serwis Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej, a w nim powiemy o tym, jak się mieszka przy jednej z najbardziej ruchliwych dróg gminy Chrzanów, mowa o ulicy Borowcowej. Sporo będzie także o przeprowadzkach, tym razem bibliotekarzy i pracowników opieki społecznej. Nowy dyrektor Chrzanowskiego Muzeum opowie o swoich pomysłach na funkcjonowanie tej instytucji, a na koniec pochwalimy się sukcesem chrzanowskich szczepionistów. Zapraszam. Mieszkańcy domów przy ulicy Borowcowej mają dość hałasu i pędzących ciężarówek. Mowa o posesjach usytuowanych tuż przy wjeździe do Chrzanowa. To jedna z bardziej uczęszczanych dróg, a dodatkowo kierowcy lubią tu nacisnąć pedał gazu. Bez przerwy jeżdżą, czy ja czuję, bo tu śpię na dole, to słyszę, jak się czaskają. Bo to czas idzie niesamowity i tu przez całą noc prawie. Bo tam jest takie jakby obniżenie, jakby jezdnia opadła. Przecież te asfalty są poniszczone, nie? Bo tu już kawałki dawali, bo to wszystko od tirów. To jest obciążenie i one się bardzo tuką. Problem głównie w samochodach ciężarowych, które dojeżdżają do Dolomitu. Oni nie zważają tutaj na nic. Jadą raz, wylatują z prędkością maksymalną tyle, ile się da. Ponadto ta droga jest na tyle zniszczona i wybite są pobocza, że powoduje to taki potworny hałas i to w zasadzie od 5 rano do 21. Na tarasie pan nie siądzie w lecie, bo to nie ma o czym gadać nawet. Tu kiedyś miałem decybelomierz, no to gdzieś 84 do 90 decybeli potrafi być hałasu. Narzekał sąsiad z naprzeciwka, on tam mieszka troszkę tak, bliżej, że hałas, że dom się trzęsie. Oczywiście, że tak. My jesteśmy w drugiej linii, on jest przy samym tym. I tam oczywiście my odczuwamy, a on tam to już w ogóle. Myśli pan, że częstsze kontrole policji tutaj powinny być? Tak, powinny być. Części kontrolę, a tu nie ma, jeżdżą jak widzą, nawet by nie przeszedł. Tak, oni powinni często tu być, często łapać. Czy jest szansa na częstsze kontrole prędkości w tym właśnie miejscu? Miejsca, gdzie kierowcy notorycznie łamią przepisy, można zaznaczać w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest na stronie internetowej. Te informacje automatycznie są przesyłane do nas i policjanci w ciągu kilku dni przyjeżdżają na miejsce i weryfikują taką sytuację. To, że policja tutaj przyjdzie raz na czasu, to oni łapią z tamtej strony, tutaj nikt w zasadzie tej prędkości nie przestrzega. Byłem w zarządzie dróg. Oni mieli tyle tylko pieniędzy, że zbudowali taką drogę, jaką drogę zbudowali. Przecież ta droga ma nieco 10 lat. Powybijana, zniszczone są pobocze. No głównie przez te ciężkie samochody. Droga była remontowana w roku 2009. Remont dotyczył, jeśli chodzi o jezdnię, wymiany nawierzchni. Nie wzmacnialiśmy w sposób znaczący podbudowy, bo też troszkę były inne realia i też inne możliwości finansowe powiatu. My będziemy oczywiście reagować, jeżeli będą jakieś ubytki w drodze, czy jakieś różnego rodzaju usterki, które się pojawią. Natomiast pojawia się pewna koncepcja połączenia właśnie ulicy Powstańców Styczniowych z ulicą Borowcową przez rzekę Chechło, po to, żeby wyprowadzić finalnie ruch ciężki z tej części Chrzanowa, z Borowca, tutaj z rejonu ulicy Podwale. To by na pewno jakby dało pewnego rodzaju oddech dla mieszkańców, którzy tam mieszkają. Wtedy wprowadzilibyśmy ograniczenie tonażu na tej części, powiedzmy, miejskiej ulicy Borowcowej. Są takie zamiary, żebyśmy w przyszłym roku podjęli się jakby projektu koncepcyjnego. Ile pan tak mniej więcej szacuje, ile to może ciężarówek przejeżdżać dziennie? To jest kilkadziesiąt, kilkaset? No według mnie to kilkaset. Cała obwodnica, która powstała przykładowo z Wygiełzowa, no to oni wszystko tu jedzie. Całe Wadowice od tamtej strony. Tu jest masakra. No, kiedyś taka spokojna dzielnica, teraz tak jak mówię, lasy powycinały, nie pochodzisz pan po lasach, bo jest bajzel totalny. Dolomit to jest dwa. Droga jest... Dobrze, że się kompostownia troszkę uspokoiła i nie ma smrodów teraz z kompostowni, bo jeszcze był smród z kompostowni. Także tu jest tragedia na Borowcu w tej chwili. Uważaj na martwe pola. To ogólnopolska kampania, która ma zwrócić uwagę na tak zwane martwe pola w widoczności kierowców dużych aut. W tym przypadku szczególnie tych wywożących odpady. Program realizuje firma Eneris Surowce, a jednym z partnerów jest gmina Chrzanów.
Hasłem przewodnim tej kampanii jest nie bądź śladem na jezdni, zachowaj odstęp. Apelujemy do mieszkańców, do dzieci, które także biorą udział w naszej akcji, a także do mieszkańców, którzy na co dzień spotykają takie duże samochody ciężarowe, chociażby idąc z odpadami do altan śmietnikowych, żeby zwracali uwagę na takie duże samochody, bo tak naprawdę perspektywa widoczności kierowcy, który prowadzi taki samochód, a perspektywa pieszego jest zupełnie inna. Dlatego apelujemy, żeby zachować ostrożność, zachować bezpieczny odstęp. Przy tak dużym samochodzie, jak ciężarowe choćby śmieciarki, tych martwych pól jest kilka. Nie tylko przy takim dużym, bo martwe pola są przy każdym pojeździe. Niestety kierowca ciężarówki czy śmieciarki nie ma lusterka wstecznego tego wewnątrz kabiny, bo jest mu zbędne, gdyż zasłania mu skrzynia. Natomiast kwestia jest tego, że w martwym polu kierowca bez dodatkowych przyrządów nie ma szans zobaczyć obiektów, tak jak piesi, jak inne pojazdy czy inne przeszkody. Martwych pól mamy kilka, tam jest plansza, na której widać, jak się rozkładają mniej więcej te martwe pola. Edukujemy od małego, że trzeba uważać, że to zaufanie powinno być ograniczone jednak w takich przypadkach. To prawda, no jeśli popatrzymy sobie na statystyki, to około 2000 wypadków w Polsce rocznie spowodowanych jest przez pieszych. Z tego 60% to są właśnie wtargnięcia na jezdnię pod jadący samochód albo wyjście zza jakiegoś zaparkowanego auta i też potrącenie przez samochód. Takie wielkie śmieciarki, które potrafią ważyć kilkadziesiąt ton, jeżdżą po bardzo wąskich uliczkach osiedlowych, drogach pomiędzy kamienicami, gdzie na co dzień spacerują i dzieci, osoby starsze, mieszkańcy. I chcemy przez takie akcje zwracać uwagę, zwłaszcza tym najmłodszym mieszkańcom, którzy do końca świadomości nie mają, że wokół tego samochodu jest wiele takich martwych pól, wiele przestrzeni, których kierowca mimo najlepszych chęci i umiejętności nie widzi. Dlatego te sygnały dźwiękowe, sygnały ostrzegawcze uświadamiamy od najmłodszych lat. W ramach kampanii, która właściwie w całej Polsce się odbywa, we wszystkich miastach, w których Enerys Surowce ma swoje oddziały i świadczy usługi dla mieszkańców, przygotowaliśmy spot, który można obejrzeć na naszej stronie www.enerys.pl/martwe-pola albo w serwisie YouTube. Przygotowaliśmy także plakaty. Tutaj można zobaczyć jeden z takich plakatów. Plakaty obrazujące, jak wyglądają właśnie martwe pola wokół samochodów ciężarowych, takich jak śmieciarki. Plakaty także będziemy dystrybuować w szkołach i w administracjach osiedli, tak aby mieszkańców uczulić na ten problem bezpieczeństwa. Rok temu Robert Maciaszek oficjalnie został burmistrzem Chrzanowa. To dobry czas na pierwsze podsumowania i rozmowy na temat najbliższej przyszłości gminy. 22 listopada 2018 roku, podczas pierwszej sesji nowej Rady Miasta, uroczyste ślubowanie na burmistrza Chrzanowa złożył Robert Maciaszek. Obejmując urząd burmistrza miasta Chrzanowa, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Jaki to był rok dla miasta? Co udało się zrobić, a co wymaga jeszcze czasu? O to mogli w czwartek zapytać burmistrza mieszkańcy. Robert Maciaszek, podobnie jak w kampanii wyborczej, wykorzystał do tego celu profil facebookowy. Żeby ludzie ze sobą bardziej współpracowali. Następnego dnia w Urzędzie Miasta odpowiadał na pytania dziennikarzy dotyczące 12 miesięcy pracy na stanowisku burmistrza. W przyszłym tygodniu burmistrz Robert Maciaszek będzie gościem w studiu Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej. Już dziś zapraszam na tę rozmowę, a teraz kolejne tematy. W mijającym tygodniu obchodzony był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości. Jego ideą jest promowanie aktywności życiowej także poprzez biznes. W ramach tej kampanii organizowane są różnego rodzaju warsztaty, wykłady czy spotkania. W Chrzanowie wydarzenia związane z obchodami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zorganizowało kilka instytucji, m.in. Chrzanowska Biblioteka. W Chrzanowskiej Książnicy w ramach tych obchodów z mieszkańcami spotkała się m.in. blogerka, dyrektor teatru czy instruktorka jogi. Poruszyliśmy wszystkie takie najważniejsze aspekty, które są związane z młodym człowiekiem na rynku pracy, ale również i z osobą, która tę pracę utraciła i po raz kolejny jej szuka. Więc myślę, że każdy tutaj mógł znaleźć ciekawe i ważne informacje.
nie tylko podane w taki sposób bardzo teoretyczny, ale również i praktyczny. Dlatego na warsztatach rozmawiano o tym, jak swoje pasje wykorzystać w biznesie, jak radzić sobie ze stresem, czy też o tym, jak skutecznie się promować na rynku pracy. Rozmawialiśmy o tym, czego nie zrobić, żeby nie popsuć zarówno efektu, nad którym chcemy pracować, jak i tego, jak jesteśmy postrzegani w takiej czy innej przestrzeni. Odwoływałem się do swoich doświadczeń zawodowych nie tylko z dziedziny teatru, ale też pracy z zespołem i bardzo się cieszę, że ta kilkupokoleniowa grupa, bo to nie tylko grupa młodzieży, ale też dorosłych i seniorów, dość szybko doszła do tej głównej konkluzji, że właściwie najważniejsza w każdej z tych przestrzeni jest autentyczność. Najważniejsze w takiej prezentacji siebie, czy to podczas rozmowy o pracę, czy to podczas ważnego egzaminu, czy to po prostu reprezentując siebie lub instytucję na zewnątrz, jest to, by jak najpełniej pokazać swoją osobowość. Goście dzielili się także swoimi doświadczeniami. Postaraliśmy się pokazać osobom uczestniczącym w zajęciach, że pojawiły się nowe jakby trendy, nowe możliwości zdobywania nie tylko wiedzy, ale również i środków do życia, chociażby przez prowadzenie bloga, czy chociażby przez pracę zdalną. Przykładem freelancera jest choćby Marek Kremer, muzyk, kolorysta czy montażysta, który przez lata zdobywał doświadczenie w różnych miejscach. Niedawno wrócił do Chrzanowa i prowadzi swoją firmę. Nie czuję się sam jakimś mocnym przedsiębiorcą, nie czuję się, że posiadam jakąś wielką wiedzę z tego tematu, ale postanowiłem pokazać im przykład jakby swój i tego, że można założyć firmę, czy iść na freelance po prostu i jakby dysponować troszeczkę większą ilością czasu. Ma to też swoje koszta. Pokazałem im po prostu mój przykład. Nie chciałem wymyślać czegoś, czego na czym się do końca nie znam. Marek opowiedział młodym ludziom o drodze, jaką sam przebył, szukając doświadczenia zawodowego i pomysłów na życie. Studiował w Krakowie, szkolił się w Londynie, był w Hollywood. Dzięki zdobytemu doświadczeniu teraz może pracować zdalnie, bo jak mówi, ma kilka specjalizacji, które się uzupełniają. To, co radziłem tutaj, należy odbyć podróż jakąś w życiu, a la edukacyjną, powiedzmy minimum 3-miesięczną. Taka podróż, powiedzmy, może otworzyć komuś oczy, zmienić jego światopogląd i jakby dać mu kolejny fakultet studiów dzięki temu. Jakby. Tak uważam, że każda podróż to jest kolejny fakultet studiów i do tego bardziej zachęcam, żeby też w ten sposób spróbować. Recepty na sukces w biznesie nikt nie próbował tu podać. Zamiast tego pokazano, jak szukać własnej drogi i wykorzystać posiadany potencjał. Do końca grudnia potrwa przeprowadzka Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrzanowie do jego nowej siedziby przy ulicy Jagiellońskiej. Po kilku latach adaptacja budynków na ten cel została zakończona, a w tym tygodniu rozpoczęło się wyposażanie obiektu. Pierwsze meble przyjechały do nas w poniedziałek, dzisiaj druga tura, kolejne dostawy mebli w przyszłym tygodniu. O ile uda się zakończyć tutaj dostawę mebli 2 grudnia, tak jak w umowie, to myślę, że przeprowadzka nastąpi 20, 21 i 23 grudnia i myślę, że już dalej będziemy funkcjonować tutaj w nowej siedzibie. Czyli jest szansa, że jeszcze przed końcem roku? To znaczy myślę, że tak. Natomiast jeżeli chodzi o przyjmowanie klientów, to zakładam, że będzie to od nowego roku. Trafiają tutaj już meble, trafiają powoli kolejne elementy wyposażenia. A czy to troszeczkę nie ma obaw, że coś się z tym stanie? Myślę, że nie, ponieważ mamy zarówno monitoring wizyjny tutaj zamontowany, jak i alarmowy, a także patrol firmy, która nam tutaj tego budynku pilnuje. Czyli generalnie i zewnętrze, i wnętrze budynku jest cały czas monitorowane. Tak, jest to monitorowane przez systemy, które zostały tutaj zamontowane już jakiś czas temu. Trwa przeprowadzka, ale cały czas praca normalnie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Oświęcimskiej funkcjonuje. Jak ktoś chce załatwić sprawę, to nie ma problemu. Tak, jeżeli chodzi o przyjmowanie stron, to na razie przyjmujemy strony przy ulicy Oświęcimskiej 9. Natomiast w momencie, kiedy już wszystko będziemy tutaj mieć na miejscu, dziennik podawczy zostanie przeniesiony na Jagiellońską. Ogólnie będziecie Państwo zajmować docelowo 3 budynki? 3 numery, 2, 4 i 6. Natomiast my tutaj będziemy funkcjonować jako 2 budynki, ponieważ jest tutaj przejście pomiędzy korytarzami. Mamy tutaj 2 piętra, poddasze i myślę, że poukładamy sobie tak pracę, żeby nam się wygodnie pracowało, a też warunki pracy są dużo lepsze.
Myślę, że też będą dużo lepsze warunki do tego, do przyjmowania petentów. Mamy tutaj typowy dziennik podawczy. Zakładamy, że będą to dwa pokoje, które urządzimy tak, aby klient mógł swobodnie rozmawiać z osobą przyjmującą i bez skrępowania mówić o swoich problemach. Pozostajemy w klimacie przeprowadzek. Do końca tego roku także filia biblioteki na Kątach zmieni swoją siedzibę. Z pomieszczeń przy tamtejszym przedszkolu bibliotekarze przeniosą się do salki przy pobliskim kościele. To na razie jedyne miejsce na osiedlu, w którym udało się wygospodarować pomieszczenia na potrzeby biblioteki. W dotychczasowej siedzibie bibliotekarze nie mogli zostać, bo w przedszkolu potrzebne są dodatkowe sale dla maluchów. Biblioteka będzie funkcjonować w starej lokalizacji do 22 listopada, natomiast od 25 listopada biblioteka będzie nieczynna do odwołania. Nie określamy daty, ponieważ nie wiemy dokładnie, ile przeprowadzka potrwa. I ogłoszenie o tym, że biblioteka będzie czynna, oczywiście znajdzie się na stronie internetowej, na drzwiach nowej siedziby biblioteki również. Pakujemy właśnie wszystkie książki, dokonujemy selekcji. Część książek zostanie przeniesiona rzeczywiście do nowej siedziby, natomiast pozostałe książki zostaną przeniesione do biblioteki głównej, do wypożyczalni głównej. Selekcja książek, które zostaną tam przeniesione od tych, które wrócą do siedziby głównej biblioteki przy ulicy Broniewskiego, według jakich kryteriów jest przez Państwa prowadzone? Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, jakie książki się najczęściej pożycza. I to jest główne kryterium selekcji, czyli te książki, które są najczęściej pożyczane. W dalszym ciągu do wyboru będą książki obyczajowe, i fantastyka, i lektury? Jak najbardziej. Z każdej dziedziny książki zostaną, tylko będą uszczuplone, jeżeli chodzi o ilość. Natomiast na pewno nie jest tak, że jakąś dziedzinę całkowicie wycofamy. Czyli co, zapraszamy do nowej siedziby? Jak najbardziej zapraszamy do nowej siedziby. Po 12 latach urzędowania Zbigniew Mazur przestał być dyrektorem Muzeum imienia Ireny i Mieczysława Mazarakich. Zastąpił go wybrany w zorganizowanym pierwszy raz w historii miasta konkursie na to stanowisko Kamil Bogusz. Jego kadencja potrwa 4 lata, a już teraz rozmowa z nowym dyrektorem Chrzanowskiego Muzeum. Historyk, doktorant na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, społeczny opiekun zabytków, przede wszystkim pasjonat dziejów powiatu chrzanowskiego, był radny miejski, a obecnie dyrektor Muzeum imienia Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie. Gościem chrzanowskiej telewizji lokalnej jest Kamil Bogusz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy wie pan już może i może możemy powiedzieć naszym widzom, kiedy pierwszy raz oficjalnie pojawi się pan w nowym miejscu pracy? Myślę, że to kwestia kilkunastu najbliższych dni, gdyż muszę jeszcze załatwić wszelkie formalności w mojej obecnej pracy, czyli w Teatrze Łaśnianowa. Powiedziałem w miejscu pracy, ale to bardziej stanowisko jest nowe, a nie praca, bo już pracował pan kiedyś w Chrzanowskim Muzeum. Zgadza się. Jeszcze w trakcie studiów podjąłem pracę w Chrzanowskim Muzeum. Najpierw jako młodszy dokumentalista, potem awansowałem na dokumentalistę, a kończyłem pracę jako asystent muzealny i tam działałem przez 5 lat w latach 2010-2015. A wie pan już może, jakie będzie pana pierwsze zadanie, pierwsze działanie w funkcji dyrektora? No przede wszystkim przyjść i pojawić się w muzeum, ale tak naprawdę to porozmawiać z pracownikami, przedstawić im swoje pomysły, przedyskutować z nimi to, w jakim kierunku muzeum powinno zmierzać, tak, żeby muzeum się otworzyło się na ludzi. Gdy w miejscu pracy pojawia się nowy szef, pojawiają się też wątpliwości i pytania, czy działania, które do tej pory były podejmowane, będą miały swoją kontynuację. I pewnie podobnie jest też w muzeum. Oczywiście. Zamierzam czerpać pełnymi garściami z doświadczenia pracowników i z wypracowanych przez nich i przez wcześniejszych dyrektorów, moich poprzedników, imprez, wydarzeń czy spotkań kulturalnych i muzealnych, które wpisały się na trwałe w kalendarz miejskich imprez, chociażby Noc Muzeum czy Sztedl Chrzanów. Są to imprezy, są to spotkania niezwykle ważne i cenne zarówno dla mieszkańców, jak i dla nas muzealników. Być może trzeba się zastanowić nad delikatnymi zmianami, w jaki sposób to przedstawić, w jaki sposób to zorganizować, natomiast sama idea i same te spotkania i wydarzenia są niezwykle istotne i nie zamierzam ich likwidować.
Gdy mówi Pan o przedstawianiu wydarzeń, mnie w głowie pojawiają się muzea interaktywne, czyli takie muzeum jak Muzeum Powstania Warszawskiego czy Muzeum Browaru w Żywcu, niedaleko nas. Nasze muzeum w takiej klasycznej formie jest trochę na straconej pozycji, przynajmniej w moim odczuciu. Co zrobić, żeby zachęcić mieszkańców do tego, żeby wchodzili do muzeum, odwiedzali go i przychodzili tam z zainteresowaniem, nie tylko z przymusu, z wycieczką szkolną na przykład? Proszę zauważyć, że na przykład Muzeum Powstania Warszawskiego różni się od tego klasycznego pojęcia muzeum. To Muzeum Powstania Warszawskiego snuje opowieść, jest taką skarbnicą wiedzy i informacji o tym niezwykłym, jakże smutnym i ciężkim wydarzeniu dla państwa polskiego, jakim było Powstanie Warszawskie. Natomiast ono przechowuje te wszystkie informacje. I myślę, że czerpiąc z doświadczenia tych instytucji czy instytucji muzealnych w Krakowie i próbować zmienić troszeczkę koncepcję wystaw stałych, które znajdują się w budynku głównym muzeum, tak żeby ta opowieść o Chrzanowie, o naszych dziejach się snuła i oprowadzała jednocześnie mieszkańców czy zwiedzających, byłaby wskazana. Oczywiście mam na myśli również różnego rodzaju multimedia, makiety, plany czy inne dodatkowe rzeczy mające pomóc opowiedzieć tą historię. Natomiast nie możemy zapominać, że najważniejszym obiektem w samym muzeum są eksponaty i to jest klucz wszystkiego, to jest sens, dla którego też muzeum istnieje. Ma być takim kufrem, w którym się przechowuje te wszystkie skarby, aby przekazać je przyszłym pokoleniom. I to jest zadanie muzeum. Więc jak najbardziej myślę o tym i wiem, że z naszymi współpracownikami w muzeum uda się to osiągnąć. Dobrze, że pan to dodał, bo oboje mówimy w muzeum, muzeum, a za tym słowem stoją ludzie. Stoi zespół. I moje pytanie, jak zamierza pan zmotywować ich jeszcze do tej wytężonej pracy, bo już mają jej bardzo dużo, mimo że tego może nie wszyscy może to widzą, nie wszyscy mają tego świadomość. Zgadza się. No, z tymi ludźmi miałem przyjemność pracować przez 5 lat, przynajmniej z większością. Znam ich dość dobrze i wiem, że do pracy nie trzeba ich motywować. Oni są bardzo mocno zmotywowani. Wystarczy im dać możliwość rozwinięcia jeszcze bardziej skrzydeł, zajęcia się tematami, które ich interesują. Oczywiście w programie też uwzględnić to pracy muzeum, bo to przyniesie wymierne skutki nie tylko samej instytucji, ale całemu miastu. I dzięki temu, dzięki takiemu podejściu do pracowników, bo to jest najwartościowsze osoby, w tym muzeum, wszyscy pracownicy. To jest największa wartość w samym muzeum. Dzięki nim to muzeum znowu może stać się bardzo ważnym, istotnym punktem na mapie kulturalnej nie tylko gminy, ale także powiatu. Teraz temat delikatny. Nie chcemy zabytkowych pensji, muzealnicy to nie zabytki i jeść muszą. Między innymi takie hasła towarzyszą akcji odbywającej się co jakiś czas w Małopolsce zatytułowanej Dziady Kultury. Co zrobić, albo co zamierza pan zrobić, żeby pracownicy Chrzanowskiego Muzeum do tej akcji nie przystępowali? Jest to bardzo ciężkie pytanie, gdyż mamy wszyscy świadomość, że budżet nie jest z gumy. Natomiast podejmując współpracę z Urzędem Miasta i z przede wszystkim działem księgowości, a następnie z pracownikami merytorycznymi i odszukania grantów, dodatkowych środków finansowania różnych wydarzeń, różnych akcji, różnych imprez, wystaw, etc. organizowanych w muzeum, może pozwolić zwiększyć te wynagrodzenia. Natomiast w tym momencie nie mam informacji, żeby w pełni odpowiedzieć na to pytanie, natomiast będę się starał, aby do takiej sytuacji nie dopuścić, bo to jest nasz największy skarb, pracownicy. Został pan wybrany w konkursie na 4-letnią kadencję. Jakby pan teraz zamknął oczy, to jak widzi sobie pan Muzeum Mazarakich przed jej zakończeniem? Jako muzeum otwarte, pełne ludzi, pełne pozytywnej energii, gdzie sukcesywnie, bo być może nie uda się to naraz zmienić i zmodernizować głównego budynku czy pozostałych obiektów, które wchodzą w skład muzeum, ale przede wszystkim miejsce spotkania drugiego człowieka, spotkania się z historią naszych przodków, którzy budowali i tworzyli to miasto. Miejsce
które będzie przyciągało ludzi, nie tylko naszych mieszkańców, ale ich znajomych, przyjaciół, członków rodziny, którzy są rozsiani po okolicznych miejscowościach, a może i dalej. Miejsce, do którego chce się przychodzić i chce się wracać, jak na przykład do miejskiej biblioteki, czy do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Tutaj ludzie chcą wracać i cały czas przebywać. Niech taki będzie w muzeum. Gościem chrzanowskiej telewizji lokalnej był dyrektor Muzeum Mazaraki w Chrzanowie, Kamil Bogusz. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu. Rekordowa liczba uczestników, bo blisko setka, wzięła udział w 8. już edycji konkursu Wiedza o Górach. Tym razem chrzanowianie musieli wykazać się szczegółowymi informacjami na temat Beskidu Żywieckiego. Co roku tematem konkursu jest inne polskie pasmo górskie. Organizatorzy, czyli chrzanowski oddział PTT, podpowiadają też, gdzie szukać informacji na dany temat. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru, czyli są 3 pytania i trzy odpowiedzi jedno zakreślamy. Na pewno trzeba przeczytać bardzo dużo przewodnika. Oprócz tego mieliśmy spotkania z naszą panią od geografii. A lubicie góry? No ja lubię. Ja często jeżdżę na przykład z babcią w góry. Akurat do Beskidu Sądeckiego jeździliśmy. Ja lubię po górach chodzić akurat. Takie konkursy mogą zachęcić do tego, żeby się wybrać w góry? Myślę, że tak. Że to jest tak, oprócz tego, że czytamy ten przewodnik, myślę, że możemy poznać dużo terenów, które tam występują i przy okazji wybrać się tam z rodzicami albo z rodzeństwem. W tym roku trzeba się wykazać wiedzą o którym paśmie górskim? W tym roku konkurs jest z Beskidu Żywieckiego, a już powiem, że w przyszłym roku planujemy Beskid Sądecki. Beskid Żywiecki, czyli jakbyśmy mieli przybliżyć tym, którzy w góry nie chodzą, warto się w niego wybierać? Jak najbardziej. To jest największe pasmo górskie i najwyższe Beskidów tutaj zachodnich z Babią Górą. Babia Góra 1725 metrów, królowa Beskidów. Już po stresie, jak wam poszło? Pytania były dość skomplikowane, trzeba było dobrze się zastanowić. Nie wiedziałem, że będzie też o mapie niektóre rzeczy i troszkę to mnie zszokowało. Powiedzcie mi, chodzicie po górach? Ja chodzę, tak. Byłem na Śnieżce w tamtym roku i bardzo lubię chodzić po górach. Beskid Żywiecki teraz zachęcony wiedzą się wybierzesz? Tak, dokładnie. Już w przyszłym roku na wakacje planuję pojechać do Beskidu Żywieckiego. Jaki jest cel tych konkursów? Celem tych konkursów jest propagowanie turystyki górskiej. Jak poszło, dziewczyny? Było fajnie i dobrze poszło. My chodzicie po górach? Ja jeszcze nie byłam akurat. Mam jechać w tym roku albo w przyszłym. Powinniśmy je obchodzić w nocy z 29 na 30 listopada i w tym roku jest to możliwe, bo Andrzejki wypadają z piątku na sobotę. Są okazją do zorganizowania hucznych zabaw przed rozpoczynającym się Adwentem i uczczenia imienin Andrzeja. A z czym kojarzą się najmłodszym, zobaczcie Państwo sami. Co to są Andrzejki? Andrzejki to jest takie święto z przepowiednią, z wróżbami. Andrzejki mi się kojarzą w dniu, w którym ludzie robią jakieś wróżby. Andrzejki to jest taki dzień, w którym obchodzimy Dzień Świętego Andrzeja. Co robisz w Andrzejki w domu? Bawię się z rodzicami, tańczę, robię różne postacie. A znasz jakieś wróżby andrzejkowe? Na przykład wkładanie do szpilek wróżby i która tutaj będzie na progu, ta będzie miała męża. Jaka jest najpopularniejsza wróżba andrzejkowa? Ja jak byłam w przedszkolu, to była popularniejsza z woskiem. To się przelewa wodę przez dziurkę od klucza albo przez nożyczki i wtedy powstają cienie. Cienie, które możemy zobaczyć za kilka lat, za rok czy za jakieś kilka miesięcy. I znasz jakieś wróżby? Laniem woskiem przez dziurę kluczyka. Są fusy, są jabłka. Znasz jakiegoś Andrzeja? Tak, mój dziadek. Znasz jakiegoś Andrzeja? Nie. Znasz jakiegoś Andrzeja? Nie. A sławnego Andrzeja? Też nie. A jak ma na imię prezydent Polski? Jeszcze o nim nie słyszałam.
akcja No Promil, No Problem wjechała na ulicę Chrzanowa. Do końca listopada w różnych częściach miasta będzie wyrywkowo sprawdzana trzeźwość kierujących. Policjantom podczas kontroli towarzyszyć będą dzieci ze szkół podstawowych z naszej gminy, które powiedzą kierowcom, jak wielkie zagrożenie niesie za sobą prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu i środków psychoaktywnych. W drugim dniu akcji chrzanowskim policjantom towarzyszyły dzieci ze szkoły podstawowej nr 5 w Chrzanowie. Piłeś, nie jedź! Piłeś, nie jedź! Dzisiaj mamy drugi dzień akcji z dziećmi i koordynatorami ze szkoły podstawowej nr 5 w Chrzanowie. Prowadzimy razem z Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie badanie trzeźwości kierowców. Jest to część, element kampanii społecznej No Problem, No Promil. Rutynowa kontrola badania trzeźwości. Silny, mocny strumień, nie przykładając ust. Brak alkoholu i tutaj taki gadżecik pan dostanie. Dzieci rozdają instrukcje, takie mini liczydełka, gdzie dorośli po sprawdzeniu będą wiedzieć, kiedy, po jakiej ilości alkoholu prawdopodobnie będą mogli wsiąść za kierownicę samochodu. Do akcji z gminy Chrzanów przystąpiły 4 szkoły i jeszcze będziemy w Luszowicach oraz na Alei Henryka w szkole podstawowej nr 3. Wystawę malarstwa Ewy de Julis Błaszak można oglądać w Moksirowskiej Galerii na piętrze. Futurystka, na stałe związana z Włochami, pokazała w Chrzanowie blisko 60 swoich prac pochodzących z 3 okresów jej twórczości. Stawiam moje obrazy od 1984 roku, więc już kupę czasu, bardzo dużo lat upłynęło. Zaczęło się od pracy olejnych, później zainteresowałam się techniką akrylu. Bardzo lubię malować pastele. Uczyłam się u wybitnych malarzy włoskich, takich jak Umberto Peschi, Arnoldo Cerocchi, Angelino Balistreri. Byli to artyści, a szczególnie Umberto Peschi, związany był z futuryzmem włoskim, należał do drugiej fali futuryzmu włoskiego i ja się zachwyciłam, a być może to już we mnie drzemało od dawna i pod jego wpływem zaczęłam malować pastele, a potem oczywiście znalazłam swój własny styl, no i maluję to, co czuję, są to bardzo często pejzaże wewnętrzne. To są właśnie te pastele, dla których żywię prawdziwą namiętność i na które we Włoszech zwrócono uwagę ze względu na technikę. Ja używam papier welurowy i pastele to nie pastele olejne, tylko kredki. Pierwszy okres mój ja zainteresowałam się i pod wpływem moich mistrzów zajęłam się głównie malarstwem olejnym. Ten okres trwał wiele lat, ale później oczywiście nastąpił przełom i zaczęłam interesować się pastelą, powstały pastele, potem z kolei akryl. Żyję we Włoszech, mieszkam we Włoszech, wystawiam moje obrazy w różnych miastach we Włoszech, między innymi w Mediolanie, w Instytucie Polskim w Rzymie, w Bari, w Anconie. To mam też za sobą, mogę się pochwalić tym, że wystawiam moje obrazy również w Polsce, więc wystawiłam je w Krakowie, w Toruniu, w Katowicach miałam 7 wystaw, no i teraz cieszę się bardzo z tej wystawy w Chrzanowie.
wokalista, raper, konferencjer, gospodarz imprez andrzejkowych w Starej Kotłowni. Andrzej Kocot zapowiada koncert, który już 30 listopada w Chrzanowie. Andrzejki z Andrzejem 3 to doskonała okazja, by dobrze spędzić sobotni wieczór pośród muzycznych wróżb, funkowo-rockowych tańców i niepowtarzalnej atmosfery. Jeśli nie macie planów na Andrzejki, to lepiej sobie znajdźcie, bo niestety 30 listopada grane będą Andrzejki z Andrzejem 3. Zagrają jakieś owce, jakieś kosmici, zespół, co ma w nazwie wyjście, a nic im nie wychodzi. Lepiej sobie ogarnijcie coś lepszego, bo szkoda tej imprezy. Jeszcze znów tego Andrzeja śpiewać. Boże! Tak nie powinna wyglądać zapowiedź Klangu. Powinna wyglądać w ten sposób. Siemanko, z tej strony Andy, wyjście awaryjne 30 listopada w klubie Stara Kotłownia. Serdecznie zapraszamy Was na Andrzejki z Andrzejem 3. Zagrają pochodzący z Dąbrowy Górniczej zespół Trafiłem na Owczarnię, krakowski skład Mikrokosmos oraz my jako wyjście awaryjne, więc gościu, gościówko, nie możecie tam zabraknąć. 30 listopada, klub Stara Kotłownia w Chrzanowie, największa impreza tej jesieni, więc wpadaj, wuj, ja! Ja jestem Andrzej, ty jesteś Andrzej, też jest Andrzej, wszyscy są Andrzejem. Ja jestem Andrzej, ty jesteś Andrzej, on też jest Andrzej, wszyscy są Andrzejem. Każdy może spróbować swoich sił, nie każdy może zostać zawodowym tancerzem. Balet wymaga maksymalnego zaangażowania i wielu lat doświadczeń. W tym tygodniu odwiedziliśmy z kamerą sekcję baletową Moksir, by dowiedzieć się, jak wykluwają się prawdziwe talenty pod czujnym okiem doświadczonej instruktorki Marii Bieleń. Uważam, że każdy może przyjść i tańczyć. Ja szkolę amatorów, którzy może później staną się zawodowcami, ale obawiam się, że ta ilość godzin, która tutaj jest, jest niewystarczająca, żeby wyszkolić zawodowca. Te dziewczynki o tym muszą gdzieś się zapisać i nadrabiać braki tego czasu, którego tutaj nie było. Uczennicy, uczniowie, którzy przychodzą, muszą zaczynać ćwiczenia od najprostszych, czyli wyćwiczyć elastyczność stóp, elastyczność nóg, miękkość ruchów, płynność. Tego uczę od początku. Poza tym powinny mieć odpowiednią sylwetkę tańcząc. Tu jest duży problem, ponieważ prywatna sylwetka troszkę inaczej wygląda, a sylwetka tancerki inaczej. To musi być długa szyja, muszą być długie rączki, nóżki wyciągnięte i kręgosłup odpowiednio ustawiony. Największą trudność sprawia właśnie ta elastyczność nóg i tak zwane DO, czyli rozwarcie. Rozwarcie w stawach biodrowych, utrzymanie kręgosłupa wyprostowanego, wyciągnięcie sylwetki w górę. To są te elementy, które wszystkie dzieci na początku muszą osiągać pomalutku. To nie jest takie proste. Na czym polega potem zwiększanie stopnia trudności? Na łączeniu elementów. Najpierw się te elementy pojedynczo wprowadza, potem się je łączy. Drugi problem to jest wyrobienie muzyczne, wyrobienie poczucia rytmu, melodyjności, wdzięku. To są te elementy, które trzeba od początku wprowadzać. Natomiast już bardziej zaawansowane uczennice to mają dłuższe wariacje, więcej elementów razem, trudniejsze muzycznie, szybsze tempo. Mam wychowanki, które już niektóre zaczęły studiować gdzieś w Katowicach, w Krakowie, inne są w liceum, to już są moje wychowanki, które na początku były maleńkie i tańczyły ptaszki, myszki,
teraz już są dziewczynami, które mogą coś więcej pokazać. Także cieszę się ogromnie, że są tak wierne i dalej uczęszczają na zajęcia. Tak słuchając i oglądając programy baletowe w telewizji, takie show po prostu, to widzę, że zgłaszają się na balet chłopcy, dziewczęta w wieku kilkunastu lat, ale tak zapalczywie gdzieś szukają tej techniki, tego baletu, że osiągają dobre rezultaty. To widać w telewizji nieraz. MTS Chrzanów znowu zwycięski. Po ostatniej kolejce i zaciętym, emocjonującym spotkaniu pokonał przed własną publicznością Krzeostrowiec Świętokrzyski 25-23. Dla podopiecznych Rafała Bugajskiego było to trzecie kolejne zwycięstwo. Serce zostawiliśmy dzisiaj na parkiecie. Po słabym początku sezonu MTS zaczął punktować. I to jak? Po wygranej na wyjeździe z zespołem z Końskich Chrzanowianie pokonali przed własną publicznością Krzeostrowiec Świętokrzyski. Dla podopiecznych Rafała Bugajskiego było to trzecie zwycięstwo z rzędu. Udało się wygrać sercem tak naprawdę, jak powiedział już Marcin. I cieszymy się i mamy nadzieję, że w następnych dwóch meczach u siebie również zdobędziemy po 3 punkty. Początek meczu był bardzo wyrównany. Oba zespoły grały uważnie w obronie i nie traciły łatwo bramek. Gospodarze minimalnie prowadzili, ale wynik stykowy długo się utrzymywał. W 16 minucie Marcin Górkowski popisał się kapitalną interwencją, a chwilę później zatrzymał rzut karny przeciwnika. MTS grał swoje i kontrował, co pozwoliło Chrzanowianom wypracować kilka bramek przewagi. W 28 minucie po rzucie Konrada Łuczyńskiego zrobiło się 13-8. Grający w osłabieniu goście ściągnęli bramkarza, co wykorzystał świetnie dysponowany Marcin Górkowski i rzutem przez całe boisko trafił na 14-9. Tuż przed przerwą przyjezdnym udało się dołożyć 10. trafienie i oba zespoły schodziły na przerwę przy stanie 14-10 dla gospodarzy.
Po wznowieniu coś się w grze chrzanowian zacięło. Zawodnicy z Ostrowca Świętokrzyskiego zaczęli odrabiać straty i w 38 minucie Bartosz Kogutowicz doprowadził do wyrównania na 15-15. MTS atakował nieskutecznie i w 40 minucie Sebastian Włoskiewicz dał Ostrowiczanom prowadzenie. Trener Rafał Bugajski poprosił o czas i po wznowieniu Marcin Skoczylas przełamał niemoc gospodarzy celnym rzutem. Mecz ponownie się wyrównał, a na boisku zaczęło iskrzyć. W 51 minucie Karol Pudz zagrał indywidualnie i trafił na 21-19. Jednak skuteczne akcje przyjezdnych, kończone rzutami reprezentanta Iranu Aliego Mehdi Zadeha, sprawiły, że KSO znowu wyrównało. Zapowiadała się więc wojna nerwów w końcówce. W 57 minucie przy stanie 23-22 dla gospodarzy Marcin Górkowski odbił rzut rywala ze skrzydła i chrzanowianie mogli wyprowadzić swoją akcję. Tę na bramkę zamienił Jakub Romian. Tuż przed końcem na 25-22 trafił Adrian Danysz i było pewne, że KSO już nie odwróci losów tego spotkania. Ostatecznie MTS pokonał drużynę z Ostrowca Świętokrzyskiego 25-23. Zespół z Ostrowca zagrał również bardzo dobre zawody. Chwilkę w drugiej połowie nie umieliśmy sobie poradzić z obroną przeciwników i to się odbiło na tym, że zespół gości doszedł nas na remis. W szatni sobie powiedzieliśmy, oby nie było przestoju. Wyszliśmy na pierwszą połowę, 10 minut, nie zdobyliśmy bramki. Dobrze, że to się udało, dobrze, że tam Marcin Skoczylas chyba przełamał tą złą passę. Najważniejsze 3 punkty, nieważne po jakiejś grze, chociaż dzisiaj przede wszystkim chyba wygraliśmy walecznością swoją, gdzie jak KSO nas dogoniło, to jednak pokazaliśmy ten charakter nasz i potrafiliśmy się podnieść. I to zadecydowało o tym naszym zwycięstwie. No a celem jest pewnie jeszcze wygranie 2 naszych meczy u siebie, żeby było 5 wygranych z rzędu i to nam naprawdę poprawi miejsce w tabeli. W następnej kolejce MTS podejmie u siebie Azoty Puławy 2, zaś tydzień później chrzanowianie zagrają ponownie przed własną publicznością. Tym razem z AZS-em UW Warszawa. Gramy następne mecze 2 u siebie, będziemy walczyć o zwycięstwa, chcemy się piąć w górę, tak żeby spokojnie być utrzymanym na koniec sezonu, a może coś więcej. Dzięki 3 wygranej z rzędu MTS awansował na 8 miejsce w ligowej tabeli. Liderem rozgrywek jest AZS, AWF Biała Podlaska. Klub sportowy Kościelec Chrzanów, w którym trenuje kilkunastu biegaczy na orientację, podsumował mijający sezon. Po raz kolejny nie brakowało wielkich sukcesów na arenie ogólnopolskiej, co poskutkowało wysokim miejscem w rankingu klubowym, podkreśla prezes klubu Jerzy Kryjomski. Ten sezon był jednym z najbardziej udanych w historii klubu. Jeżeli nie najbardziej, ja staram się tutaj na tym spotkaniu podkreślać to, zwłaszcza jeśli chodzi o szkolenie w grupie młodzików. Wyniki sportowe, które osiągnęliśmy, są naprawdę rewelacyjne. Natomiast ujemną stroną, jeżeli to tak możemy powiedzieć, związana z realizacją naszych celów, jest to, że to grono zawodników, którzy podlegają szkoleniu, ono się nam kurczy. Oczywiście będziemy prowadzić nabór nowych zawodników i zapraszamy wszystkich chętnych, żeby skorzystać z naszej oferty. Ja jestem bardzo zadowolony z tego okresu, zwłaszcza jeśli chodzi o młodzików, ale również juniorów, którzy tutaj wracają po rocznej czy dwuletniej przerwie i też tutaj podejmują rywalizację z najlepszymi w Polsce. Najważniejszym sukcesem było drużynowo 4. miejsce na Pucharze Najmłodszych. To jest najwyższe miejsce, jakiekolwiek kiedy zajęliśmy w historii naszego klubu, a również podwyższenie miejsca, jeśli chodzi o klubowe Mistrzostwa Polski, czyli drużynowe Mistrzostwa Polski. I to są wyznaczniki główne, takie mierzalne, które pozwalają nam umieścić się wśród wszystkich klubów, które uprawiają tą dyscyplinę sportu. Indywidualnie tutaj rewelacją był Antek Chodlewski, który można powiedzieć, że wyrasta na takiego mistrza. Antek zwyciężył, można powiedzieć, Puchar Najmłodszych. Zdobył złoty i srebrny, 2 złote i 1 srebrny medal, czyli można powiedzieć, że prawie wszystko. To jest chłopak, który naprawdę ma żyłkę do tej dyscypliny i on startuje z reguły ze starszymi i osiąga i z powodzeniem rywalizuje ze starszymi. Od siebie. No, robimy to tak dlatego, żeby po prostu się rozwijał, żeby nie cofał się
I myślę, że tutaj na pewno jeszcze o Antku, jeżeli będzie nadal trenował i tak jak do tej pory, to jeszcze usłyszymy nieraz i to na naprawdę na tych najwyższych poziomach sportowych. Dzisiaj też podsumowaliśmy ranking klubowy całoroczny, który jest wyznacznikiem całorocznej pracy każdego z zawodników i również takim efektem wewnętrznej rywalizacji, która zawsze buduje też poziom sportowy w klubie. Ostatnia szansa, by zakupić bilety na Dzień Pluszowego Misia w Moksir. Już w niedzielę dzieci będą mogły poprzez zabawę uczcić tę lubianą postać. Bilety w cenie 5 zł są dostępne w informacji Chrzanowskiego Domu Kultury. Warto się pospieszyć z zakupem, bo ilość miejsc ograniczona, a atrakcji nie zabraknie. Drogie dzieci, już 24 listopada, czyli w najbliższą niedzielę, zapraszamy Was bardzo serdecznie na Dzień Pluszowego Misia. Będzie się działo, przygotowaliśmy dla Was mnóstwo atrakcji, zabawy, konkursy, zajęcia plastyczne i oczywiście bardzo dużą niespodziankę. Także godzina 11, zapraszam Was bardzo serdecznie do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji na Dzień Pluszowego Misia. Wernisaż wystawy, podczas której prezentowane są prace inspirowane twórczością Stanisława Wyspiańskiego, odbędzie się w Chrzanowskiej Bibliotece w dniu 19 listopada o godzinie 18. Oprawa muzyczna Senior Singers. Wystawa potrwa do 27 listopada. Natomiast filia biblioteki na osiedlu Południe w Chrzanowie zaprasza na wystawę poświęconą unikatowemu zabytkowi techniki, jakim jest piec kręgowy typu Hoffman, znajdujący się w płazie wapienniku oraz piecom wapienniczym w okolicy. Ekspozycja czynna jest do 30 listopada. Jedyna taka okazja, aby obejrzeć wystawy w Chrzanowskim Muzeum z przewodnikiem i nic za to nie zapłacić. Jak to zrobić? Zajrzyj 22 i 24 listopada do głównego budynku przy ulicy Mickiewicza oraz do domu Urbańczyka przy Alei Henryka. Para Buch, książka w ruch, spotkanie trzecie, oko w oko z dinozaurem, czyli warsztaty edukacyjne ukazujące dzieciom tajemniczy świat nauki i przyrody. Kiedy? 23 listopada o godzinie 10.30, gdzie? W Miejskiej Bibliotece w Chrzanowie. Wstęp bezpłatny. 24 listopada na cmentarzu parafialnym oraz kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja w Chrzanowie odbędzie się spotkanie poświęcone Janinie Wojnarowskiej, 40. rocznicę śmierci. Wstęp bezpłatny. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz drugiego Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zapraszają 25 listopada o godzinie 17 do klubu Stara Kotłownia na spotkanie poetycko-muzyczne w ramach projektu Poezjon. Jest to spotkanie młodzieży z doświadczonymi poetami. Wstęp bezpłatny. Na listopadowe warsztaty w Muzeum Tajemnice Wróżb Katarzynki i Andrzejki zapraszamy od 25 do 29 listopada. Spotkania będą poświęcone zwyczajom Andrzejek i Katarzynek. Skierowane są do przedszkolaków, uczniów, szkół podstawowych. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 32 62 351 73. Wstęp wolny. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie oraz Polskie Towarzystwo Tatrzańskie zapraszają 27 listopada o godzinie 17.30 na prelekcję Podróż Intuicji na 3 lata w Ameryce Południowej, którą poprowadzi Michał Szczęśniak. Wstęp bezpłatny. Na deskach sali teatralnej Domu Kultury w Chrzanowie 29 listopada o godzinie 19 odbędzie się spektakl w reżyserii jedynego w swoim rodzaju, wspaniałego aktora Artura Barcisia. Bilet jeszcze dostępny w informacji Moksir, czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, w weekend bilety dostępne w kasie Kina Sztuka. Nie wiesz, jak spędzić Andrzejkowy wieczór? Klub Stara Kotłownia zaprasza na dobrą zabawę, czyli Andrzejki z Andrzejem 3. Start godzina 17. Zagrają. Trafiłem na owczarnię, mikrokosmos, wyjście awaryjne plus goście. W przedsprzedaży bilety tańsze. Chrzanowie, po raz kolejny będzie można obejrzeć aktorów Teatru Bagatela. 14 grudnia o godzinie 18 na sali teatralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji zagrają spektakl Kłamstwo. Bilety dostępne w informacji Moksir.
Tego samego dnia, ale w Starej Kotłowni, odbędzie się Jam Session 3. Gościnnie w akustycznym secie zaprezentuje się Sucker's Train Blues. Podczas imprezy odbędzie się również kiermasz płytowy. Start koncertu o godzinie 18. Wstęp wolny. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Szanowie zaprasza do uczestnictwa w konkursach. Na wykonanie oryginalnej rzeźby przestrzennej z gliny przedstawiającej postać świętego Mikołaja, pająki jako tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe oraz tradycyjne bożonarodzeniowe ozdoby choinkowe łańcuchy. Więcej szczegółów wraz z regulaminami na stronie MOKSIR www.moksir.chrzanow.pl. Na weekend Kino Sztuka proponuje dla młodych widzów film pod tytułem Kraina Lodu 2. Tym razem na bohaterów czekają zupełnie nowe przygody. Anna, Elza, Krzysztof i Olaf wyruszają w podróż, by dowiedzieć się czegoś o historii królestwa. Dzięki temu widzowie lepiej poznają losy rodziców księżniczek. Seanse z dubbingiem w wersji 3D o godzinie 15.30, a o godzinie 18.00 wersja 2D. A o godzinie 20.30 zapraszamy na poruszającą historię rapera Tomasza Hady w polskim filmie biograficznym pod tytułem Proceder. Od poniedziałku do czwartku w kinie Sztuka powieje chłodem. Na ekranie Kraina Lodu 2. Anna, Elza oraz przyjaciele udadzą się do zaczarowanego lasu, aby tam szukać pomocy dla swojego królestwa. Na animowaną produkcję Walta Disneya zapraszamy o godzinie 15.30 oraz 18.00. A o godzinie 20.30 zapraszamy na poruszającą historię rapera Tomasza Hady w polskim filmie biograficznym pod tytułem Proceder. Coraz szybszymi krokami zbliża się grudzień i czas świąt. Jednak jeszcze mamy listopad. Piękny, nieco mroźny, szczególnie w nocy. A jaka będzie pogoda w ten weekend? Piątek na obszarze całego powiatu temperatura do 12 stopni, w Babicach i Alwerni nawet do 13 stopni Celsjusza, bez deszczu z lekkim zachmurzeniem. W nocy znaczny spadek temperatury do 2 stopni Celsjusza. W sobotę w całym powiecie 11 stopni Celsjusza, bez deszczu z licznymi przejaśnieniami. Noc nadal chłodna, tylko 3 stopnie. W niedzielę bez zmian na całym obszarze temperatura nie przekroczy 11 stopni Celsjusza, nadal lekkie zachmurzenie. W związku z niskimi temperaturami stan powietrza ulegnie pogorszeniu, więc starsze osoby, chorzy oraz matki z małymi dziećmi powinni unikać długiego przebywania na zewnątrz. Jak mówi stare polskie porzekadło, jaka pogoda listopadowa, taka i marcowa. Teraz to już wszystko. Z nowymi wiadomościami z gminy Chrzanów i regionu wracamy jak zwykle w piątek o godzinie 17. Oczywiście codziennie czekamy na Państwa na profilu facebookowym i kanale YouTube. To tam jesteśmy najszybciej. W imieniu całego naszego zespołu Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej życzę udanego weekendu i do zobaczenia.
cotygodniowy serwis informacyjny Chrzanowskiej Telewizji Lokalnej.